Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No dobra sprawa paniki covidowej to jest to, że w zasadzie zorganizowanie czegoś takiego, żeby wygrać wybory, żeby przepchać dziadka Bidena, żeby zdobyć prezydenturę w Ameryce, doprowadzono do tych, no można powiedzieć, kopertowych wyborów. No ale teraz się okazuje, że rodzice, Amerykanie, normalni ludzie zdemaskowali budżetówkę, zdemaskowali komunistów. No i teraz nadchodzi czas naprawiania. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Czuję szereczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach o filmikach bardzo często zdemonetyzowanych. No, szkoły w Ameryce są opanowane przez komunistów. To jest ten sławetny czy niesławetny marsz przez instytucje. No i wiadomo, że kto trzyma w ręku dzieci, ten trzyma w ręku naród. No i te ostatnie 60 lat Amerykanie oddali dobrowolnie 3 pokolenia dzieci w ręce komunistów. No nikt się tego nie spodziewał. Wszyscy normalni, ciężko pracujący ludzie, ciężko pracujący podatnicy po prostu zakładają, że dzieci będą nauczane geografii, fizyki, historii, chemii, angielskiego, matematyki, tych najnormalniejszych rzeczy do powiedzmy 12 roku, do 12 klasy. Później będą się uczyły na uczelniach, w koledżach, uniwersytetach, później może będą robiły tytuł magistra, będą uzyskiwały, czy doktorat. No i wszyscy myśleli, że to jest dla dobra dzieci. Okazuje się, że teraz matematyki w Ameryce się nie naucza, angielskiego się nie naucza, chemii, fizyki, geografii, historii, to się wszystko zapomina. No historia jest nauczana. Historia jest nauczana w ten sposób, że Stany Zjednoczone Ameryki zaczęły się w 1619 roku. No dlatego? Dlaczego? No bo czarnoskóre komunistki forsują taką historię, że Stany Zjednoczone, dzisiejsze Stany Zjednoczone, no to są tylko dlatego, że pierwsi czarni ludzie zostali przywiezieni, złapani w Afryce, przywiezieni na wybrzeże amerykańskie, no i to jest początek dzisiejszych Stanów Zjednoczonych. No to jest bardzo złośliwe, perfidne i wredne określenie ostatnich 400, powiedzmy, lat. Ubliżające, trzeba powiedzieć, wszystkim tym emigrantom, wszystkim tym ludziom, którzy tu przyjechali, umierali w cierpieniu, bardzo często wracali z powrotem do starego kraju. No w Ameryce, tak szczerze powiedzieć, no to niewolnictwo się skończyło dużo wcześniej niż powiedzmy w takiej Brazylii czy na Haiti. W Ameryce zaproponowano wszystkim czarnym powrót do Afryki, dostawali tam sporo pieniędzy na to, żeby wrócić do tych miejsc, gdzie ich powiedzmy rodzice czy dziadkowie byli urodzeni. No ale ten projekt jest taki projekt 1619 kłamie, po prostu kłamie, tylko dlatego, żeby zniszczyć Amerykę. Przez ostatnie te 2-3 lata komuniści niszczyli pomniki, niszczyli posągi, niszczyli miejsca pamięci narodowej, tylko dlatego, żeby wyrzucić to z myśli ludzi. Przez ostatnie 60 lat niszczyli religię, niszczyli rodzinę, niszczyli państwowość. To, co się dzieje, no to jest nieprawdopodobne. No, republikanie, normalni ludzie, normalni konserwatyści założyli projekt 1776, taka przeciwwaga na ten projekt 1619, gdzie niby czarni mieli wylądować. 1776 projekt, no to jest, pokazuje, że Stany Zjednoczone, dzisiejsze Stany Zjednoczone, no to powstały właśnie w 1776 roku. 4 lipca, no to jest zawsze rocznica niepodległości od korony angielskiej, no bo do 1766
roku, no to Ameryka, no to były kolonie. To były kolonie amerykańskie, to były te wschodnie wybrzeże, to było 13 kolonii. No tyle tylko, że ci koloniści bardzo dużo, połowa, no może 1/3 tych, co podpisywali tą deklarację niepodległości, no to chyba była urodzona w ogóle w Anglii. Reszta była tam urodzona już w Ameryce, to było drugie pokolenie czy trzecie. No ale oni się zbuntowali, bo powiedzieli, że nie ma podatkowania bez reprezentacji w Londynie. No i wszyscy normalni, czy katolicy, czy Polacy, czy wszyscy, co przyjechali tutaj, no to uznawali, że Stany Zjednoczone powstały po tym, jak się odłączyło od korony. Nikt nie mówi, że Stany Zjednoczone powstały tam w 1616 roku, kiedy przywieźli Polaków, smolarzy do miasta Jamestown w Virginii. Nikt czegoś takiego nie wymyśla. No nie było tak dużo, powiedzmy, tych Polaków, nie było ich sprzedawania i tak dalej, no ale oni też się zbuntowali. No ale wracając do tego rozmydlenia w tych wszystkich pojęć, eliminacji wszystkich instytucji, ukradzenia wszystkich instytucji, szkoły. Szkoły są bardzo ważne. No i szkoły zostały ukradzione Amerykanom. Teraz na Florydzie jest gubernator DeSantis, no i tam były wybory, przygotowania do wyborów międzyprezydenckich, no bo wybory prezydenckie były 2016, 2020, będą 2024, a te wszystkie 18, 22, 26, no to są wybory międzyprezydenckie, gdzie są wybory do kongresu. W kongresie jest 435 reprezentantów z 50 stanów, no i 100 senatorów z 50 stanów tak samo. No ale są wybory również, te wszystkie kongresy, sejmy stanowe, no i tam są te wybory, no i przy okazji są wybory również do rad szkolnych, no bo jednak ta demokracja amerykańska jest dosyć silna, no i ta oddolna władza, można powiedzieć, czy wybieranie, no to są rady szkolne, no i konserwatyści w zasadzie wyrzucili na pysk w dwóch dystryktach, w dwóch można powiedzieć województwach czy powiatach, wyrzucili tam, gdzie związki zawodowe nauczycieli były bardzo silne. 25 osób z 30 popieranych przez gubernatora Rona DeSantisa wygrali, zdobyli te miejsca albo przesunęli się do następnych wyborów. No a co oni po prostu jako rodzice, tak? No bo oni po prostu są oddolni. No i tam też byli rodzice oddolni, tylko że tamci komuniści wybierali komunistów, normalni nie zwracali uwagi. No i okazało się tak, że w tych te rady szkolne w zeszłym roku, rady szkolne rodziców w zeszłym roku głosowały, że miał być nakaz dla studentów noszenia maseczek w tym czasie, kiedy na Florydzie gubernator powiedział, że to jest nielegalne i niepotrzebne. Także teraz już rodzice będą głosowali normalnie. No ci nowi rodzice głosowali za tym, politycy głosowali za tym, że mają być prawa rodzicielskie, prawa rodziców tych uczniów. Ma być przejrzystość całego tego systemu, nie ma tam niczego poza zamkniętymi drzwiami. Ma być wybór szkół, no i ma być bezpieczeństwo. Co to znaczy wybór szkół? No w Ameryce to szkoły lokalne, no to są utrzymywane z podatku katastralnego, tak, także katastralnego. To jest mniej więcej 1-1,5% płaci się do miasta, także powiedzmy jak dom kosztuje 100 tysięcy, no to $1000 idzie do miasta, jak dom kosztuje 500 tysięcy, to 5 tysięcy się płaci do miasta. No i za te 1000 czy 5 tysięcy, no bardziej te 5 tysięcy, no to jest utrzymywana policja, śmieci są zbierane, no i między innymi szkoły, biblioteki,
i tak dalej, i tak dalej. No i w tych szkołach, gdzie się mieszka, to się uczy. Nie za bardzo jest tak, że można chodzić do szkoły sąsiedniej, do szkoły w sąsiednim miasteczku. No jeżeli są jakieś tam szkoły wspólne, no to tak, oczywiście. No ale ogólnie rzecz biorąc, to gdzie kto mieszka, tam się uczy. No tam są jakieś subsydiowanie stanowe, jest subsydiowanie federalne, no ale nie ma takiego przechodzenia. No i teraz DeSantis, no to on powiedział, zrobił coś takiego, że daje talony, że daje obywatelom mieszkającym na Florydzie, daje talony i rodzice będą mogli wziąć ten talon i pójść do jakiejkolwiek szkoły. No oczywiście, że związki zawodowe komunistycznych nauczycieli nienawidzą tego, no ale to jest to dobre, gdzie ludzie mieszkają w jakichś biedniejszych dzielnicach. Nauczycielom nie zależy na tym, żeby uczniowie dobrze się uczyli. Nauczycielom zależy na tym, żeby nauczyciele dobrze zarabiali. No, ci kandydaci, którzy byli popierani przez konserwatystów, przez partię republikańską, no to powiedzmy w dzielnicy w mieście Miami wygrali trzy nowe miejsca, także teraz jest większość normalnych przeciwko komunistom, no to jest 4-1. Także już nie będzie nakazywania maseczek, nie będzie tych wszelakich idiotyzmów. No, komuniści na dzień dzisiejszy, no to mówią, że DeSantis, no to zrobił zamach stanu. Mówią, że to był pucz, że to było przejęcie. No, ale to jest chamskie, takie komunistyczne tłumaczenie. Rodzice po prostu wyrazili swoje zdanie. I te wybory, no to jest potwierdzenie. To jest potwierdzenie na to, że kontrola rodziców, że wybory te szkolne, no to jest prawidłowa sprawa. No i że to konserwatyści, republikanie mają rację. Te wybory, no to jest. Wybory pokazują, potwierdzają to, że prawa rodzicielskie, no to była ustawa. To była ustawa na Florydzie, kiedy kongres, Sejm czy parlament, ten stanowy, lokalny, powiedział, że nie ma rozmów dla dzieci do 7 roku życia, nie ma rozmowy o transwestytach, o homoseksualistach, o lesbijkach i tak dalej. No zrobił się jeden wielki szum w całej Ameryce, że to jak najbardziej trzeba z 5-latkami rozmawiać na temat transwestytów i lesbijek i homoseksualistów. No ale każdy normalny człowiek na Florydzie zdecydował, że po prostu trzeba na pysk wywalić wszystkich tych ludzi, którzy po prostu propagują tego rodzaju rzeczy. No jest nieprawdopodobna walka, jest te propagowanie tej komunistycznej ideologii w Ameryce, te pokazywanie, że Ameryka jest straszna, nie wygrywa, normalni się po prostu budzą, normalni wiedzą, że 1776 rok, no to jest prawidłowa rzecz. No ciekawa sprawa jest, jak oglądaliście kiedyś taki film Sami Swoi, no to jeden z tych odcinków, no to właśnie był nagrywany w 1976 roku. No to akurat było 200-lecie Stanów Zjednoczonych, także sobie popatrzcie tam, jak Cargill, jak pojechał do Ameryki odwiedzić brata czy coś. No to ja nie pamiętam, jaki to był tytuł, no ale to 200 właśnie lat temu było. Także historia od 1619 roku, to tylko łapią biali komuniści i czarni komuniści. No czarni komuniści dadzą się porżnąć za to, że była taka historia Ameryki. No, Amerykanie się budzą, tak jak powiedziałem,
wybory i rezultaty na Florydzie pokazują, że rady szkolne się zbuntowały. Rady szkolne się zbuntowały w San Francisco, w bardzo, bardzo, bardzo komunistycznym mieście, zbuntowały się w niektórych miejscach w Teksasie, no bo Teksas też w niektórych dzielnicach w stolicy, to też ma dużo tych komunistów, tam dużo przyjechało Meksykanów, no i Meksykanie z natury, 95% Meksykanów głosuje na komunistów, no ale to też nawet te drugie pokolenie emigrantów meksykańskich bardziej się przemawia do nich, powiedzmy wolny rynek, ta wolność amerykańska. W Virginii też jeden gubernator wygrał, dlatego że postawił się przeciwko związkom zawodowym. W Iowa, no to też republikanie, konserwatyści walczyli z tymi republikanami, którzy udawali tylko republikanów, bo oni się właśnie sprzeciwiali wyborom szkoły, bo w Ameryce bardzo ważny jest ten wybór szkół, te talony na szkołę. Gdzie chcesz się uczyć, to sobie pójdziesz, państwo, stan da pieniądze, miasto, gdzie płacisz podatki, musi dać pieniądze, no bo to się wszystko sprowadza do tego, że powiedzmy, jeżeli ktoś chce wysłać dziecko do szkoły katolickiej, no to mieszka w mieście, płaci podatki do tego miasta, te część z tych podatków powinno iść na szkołę tego dziecka, dziecko nie uczęszcza do lokalnej szkoły, no i te pieniądze, które normalnie szkoła by dostawała, no to nie dają rodzicom, żeby wzięli sobie ten talon i poszli gdzieś dalej. Po prostu kradną, budżetówka kradnie i w ogóle im się oni się nawet nie zająkną. Te restrykcje covidowe obudziły, wstrząsnęły. Ludzie po prostu nie wierzą, jak to jest możliwe, żeby było doprowadzone do czegoś takiego. No i ten upadek publicznych szkół, te jedno wielkie oszukaństwo i brak edukacji, brak wykształcenia i te kontrola związków zawodowych. To jest po prostu nieprawdopodobne, do czego oni doprowadzili. No i teraz taki przekaz republikanów w tych wyborach między prezydenckich, no to jest taki, że rodzice, weźcie władzę w swoje ręce. No i rodzice biorą władzę w swoje ręce. Zdrowie dla normalnych, subskrybujesz, dziękuję bardzo, polecasz, dziękuję jeszcze bardziej, nie subskrybujesz, to jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzwonienia o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Głosujcie, gdzie możecie. Jeżeli mieszkacie w Ameryce, no to musicie wybierać. Musicie wybierać swoje rady szkolne, musicie wybierać swoich polityków, musicie wybierać polityków dzielnicowych, stanowych, państwowych, federalnych i tak dalej. No ale wybierajcie normalnych. Nie dajcie się oszukać, patrzcie się, co oni tam mówili, patrzcie się, na co głosowali. Jeżeli ciągle są zakopani w tym samym bagnie, pomimo że są nawet republikanami, wywalić ich na pysk, popatrzcie się, jak nowi ludzie przychodzą. Nigdy nie głosujcie na komunistów, ale głosujcie na republikanów. Przekaz dla socjalistów, co głosowali na Bidena. No, mam nadzieję, że widzicie, co się stało w waszych szkołach, gdzie nie jest nauczana matematyka, angielski, fizyka, geografia, historia i tak dalej, gdzie jest nauczany transgenderyzm i najróżniejsze jakieś dziwne rzeczy, żeby nienawidzieć białego chrześcijanina. To wszystko jest niepotrzebne. To jest niepotrzebne. Ludzie po prostu muszą żyć normalnie. Musi być jakiś dialog. Musi być produktywny dialog, a komuniści niestety chcą doprowadzić do jednopartyjnego systemu. No i chcą zniszczyć. Dla komunistów nie ma dialogu.
Oni po prostu chcą być jedyną słuszną partią. A jak jest jedyna słuszna partia, no to później się zaczynają frakcje. Jak się zaczynają frakcje, no to później jest wewnętrzne niszczenie. I to nie jest dobre. Zdrowia dla normalnych.